60, choć w Sejm, w tym momencie, tego dnia, nie działo się nic ważniejszego. Puk, puk. Niestety idą w świat. Też był element debaty o znaczeniu dla Polski kluczowy. Bójna na resora. To są dwa projekty bójna na resora. Panie pośle, zanim pan skończy wystąpienie, proszę podnieść te papiery. Należy się panu prezes. Niech się pan zgłosi do mnie w kuluarach. To jest pieluszka. Pan się zachowuje... Pan Bersme, jogo. Prace nad ustawami o sądach mogą nieco zwolnić. Wurę pro, yo! Tak, przed nami dramat za kierownicą. 92-latek traci i orientację, i panowanie. 92-latek nie był w stanie w logiczny sposób wytłumaczyć tego, co... Powinny być badania lekarskie corocznie, żeby pokazać, iż jeszcze się nie do tego, żeby uczestniczyć w ruchu drogowym. Dowody obciążające Dodę są jażdżące, mówimy teraz Giertych, i chcę wnioskować o poważniejszy zarzut z karą do 10 lat więzienia. Historia piosenkarki i jej byłego narzeczonego robi się coraz bardziej mroczna. Są w niej groźby karalne, są wynajęci, opłaceni gangsterzy. Dariusz Łapiński. Piosenkarka i celebrytka teraz także podejrzana. Tuż po zatrzymaniu i przesłuchaniu Dorota Radczewska próbowała obrócić sprawę w żart. Witajcie, kochani. No nic, no co, zbieram doświadczenie do filmu, no przecież muszę być autentyczna, tak? Dokładnie, jest jedna królowa maski. Dziękuję za miłe słowa. W tej sprawie nie ma jednak nic śmiesznego. To fragment rozmowy z... Mega pa! ...byłego narzeczonego piosenkarki, jak mówili w jej imieniu. Panu grozi bardzo duże niebezpieczeństwo. W zakresie, jeżeli mam pozostanę z swojej strony niebezpieczeństwo. Dlaczego z czyjej? Jeszcze raz panu mówię, kobieta, która jest zdesperowana, posiada materiały, na pan to posiada, tak? Jest nieobliczalna. Kobieta potrafi zniszczyć. To by szereg różnego rodzaju działań. Co złego to nie my, wore brojera, go, falowasko, nie sprawy, yo, bro, yo. Do stanowiska gruszka nie doszło, bo były partner Radczewskiej zawiadomił policję. Cztery nieproszeni goście jeszcze w ubiegłym roku zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Wczoraj zarzuty usłyszała piosenkarka. Czy nakłaniania innych osób do popełnienia przestępstwa na szkodę Emila H. Piosenkarka nie przyznała się do winy. Według jej adwokata złożyła... Dudzie, obciągajcie luda! Ha! Ja! Na jej rzeczywie imieniu odbywały się absolutnie bez jej, nie tylko zgody, ale też bez jej wiedzy. Prokuratura twierdzi jednak, że ma dowody. To jeden z nich. Tuż przed najściem piosenkarka miała wysłać do Emila Hajdara list zatytułowany Wezwanie do zapłaty. Punkt pierwszy za to, że w dniu jej imienin doprowadził się do stanu nietrzeźwości i opuścił klub, w którym odbywała się uroczystość imieninowa. Punkt drugi, w Leżajsku, gdzie odbywał się jej koncert, w stanie nietrzeźwości opuścił hotel. Na zapłatę dała Emilowi Hajdarowi 3 dni. Nie zapłacił. Oto fragment negocjacji. Niech pan w takim razie weźmie, napisze, jaką kwotę zaparafuje parafkę, jaka pan jest w stanie włożyć. Bo chodzi o dobrowolę. Ja pierdolę, grubo. G-Unit. GG. Cieszę się, że tak się stało. Od wczoraj ja i cała moja rodzina oraz dzieci wiemy w wielkim pokoju. Przesłuchanie piosenkarki trwało 5 godzin. Prokuratura chciała przeprowadzić je rano. Policja czekała jednak 2,5 godziny przed drzwiami, zanim Radczewska otworzyła drzwi. Tłumaczyła, że spała. Doprowadzenie odbyło się bardzo spokojnie. Kobieta nie stawiała oporu. Policjanci nie byli zmuszeni do użycia jakikolwiek. Dorocie Radczewskiej grozi do 5 lat więzienia. Dariusz Łapiński, Fakty. Przynajmniej w Warszawie partie porozumiały się w sprawie wspólnych kandydatów. Rafał Trzaskowski. Zespołowo. Zjednoczona opozycja staje się faktem, a przykładem tego jest właśnie Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej. To były trudne, ale dobre rozmowy. Dobre, bo otrzymują nowy etap, nowy. Dobry finał. Jestem bardzo zadowolony z tego wydarzenia. Zawsze byłem zwolennikiem gry zespołowej, zwłaszcza w doskonałej drużynie. Mogę zadeklarować, że absolutnie jest nam po drodze i że tylko w ten sposób nie oddałem... Posprzętałaś? Mogę iść? Mamo! A teraz zmiana może.
O, poczekaj, oglądę sobie tu wiadomości, kurwa. To co się dzieje w tym kraju, kurwa? Doda, kurwa, ten... Haraczy, kurwa, ściągała 10 lat więzienia i grozi, pasuje ci? Dodzie, kurwa, Radkowskiej, kurwa. 10 lat więzienia za łapówki, kurwa, za wymuszanie pieniędzy. Grubo, kurwa. Dziwne, że to jest nic i zabójcy, kurwa, porozumienie. Ja pierdolę. Zakaz pełzający, który ma obowiązywać od marca przyszłego. Mi to nie grozi, kurwa. Jakie to jest śmieszne. A teraz w roku 2019. Gorzej sekty, kurwa. Co to, kurwa, jest za akcja? I w kolejnym roku dojdziemy. Boże święty, ja już tego nie mogę słuchać. Dobra, maska. Chciałem sobie tylko posłuchać, co jest w Sejmie, strzałeś to? Ty strzałeś, co się dzieje w Polsce? Słyszałeś, co się dzieje? No, gwiazdy największe, kurwa, robią takie jaja, że kurwa są skazywane na 15 lat więzienia. Rozumiesz? No i trochę złabić... posprzątam. Dzięki. Te wodę sobie weź posprzątaj. I co się rodzi wiadomości, zobaczcie, co się dzieje. Czyż? Burdel na kółkach w totalnie w Polsce. Jutro posprzątam resztę. Ty! Powiedz mi, ja się zapytam tylko jedno. Czy tylko te chipsy są dostępne, czy kurwa lejsy są za drogie? No proszę cię, powiedz mi. Bo te ja akurat byłam. Ale to jest na innym stoisku, masz lejsy. Kurde, nie kupisz mi takich, bo to... lejsy, kurde, za złoty 50, kurde, lepsze niż takie, co... Dobra, coś... Wodę weź. No dobra, a jutro ze stołu. Dobra, matka, ja tu jest, wiesz, jest pokój nagraniowy. To jest tak, że no przecież, kurde, co tam raz na szczycie, no co? Budel mamy dobry, no widzisz. Widzisz, że ty, tobie też się dostanie zwrot, jakby tego, co zapierdalałaś w życiu, nie? Ty jesteś pierwsza, bo ty jesteś pierwsza, która inwestowała. Pozdro. Spodziewaj się około 50 tysięcy złotych i se sama kup prezent, bo i tak drugi prezent będzie gratis. To nie pieniądze dla mnie. Już, przynajmniej teraz. No i miej fana, pogadaj. Weź tego, przyjmiemy go do rodziny. Ha, czemu nie? Dobry dzioł. Yo, come down, yo, come, yo, ha, Buddha.